Hej, tu Karolina. Witam Was w filmie, który był chyba długo wyczekiwany, a przynajmniej ja planowałam nagrać go od bardzo dawna. Muszę też przyzwyczaić się do tego, że będę sporo mówić, ale muszę mówić na tyle krótko, żeby wpasowało się to w formułę filmową, a nie podcastową, bo wiecie, mam tendencję do rozgadywania się. Ale dzisiaj chciałabym zrobić dla Was taki mały life update, bo jak wiecie, sporo się wydarzyło w moim życiu. Zakończył się pewien etap, w związku z tym czas zdradzić Wam, co teraz będzie się działo. Jeżeli chodzi o ten cały etap, to mam oczywiście tutaj na myśli zakończenie studiów. Pojawiły się już filmy właśnie z ostatniej podróży do Szkocji. Widzieliście moją graduację, także jestem bardzo wzruszona, że mogliście też być częścią tego wydarzenia w moim życiu. No i teraz pojawia się pytanie, co dalej? Dostaję bardzo dużo o to pytań. Troszeczkę o tym wspomniałam w podcaście solowym, że moja odpowiedź na to pytanie niekoniecznie będzie taka, jakiej można się spodziewać. Pytanie, co po studiach, gdzie szukasz pracy, bla, bla, bla. No, aż jestem taka stremowana, bo tak naprawdę pierwszy raz to mówię na głos do Was, ale wydaje mi się, że jest to konieczne. Otóż skończyłam studia, ale żadnej pracy nie szukam, bo od dłuższego czasu już pracuję i planuję realizować się i szukać swojej ścieżki tutaj w internecie, na mediach społecznościowych. Co to oznacza? To dla mnie oznacza dalej wrzucanie dla Was, mam nadzieję, wartościowych i coraz lepszych, ciekawszych, ważniejszych filmów. To jest rozwijanie podcastów i też angażowanie się w inne projekty. Popatrzcie, mówię o tych wszystkich rzeczach, aż na chwilę wyszło słońce. Zacznijmy może od końca i zacznijmy od tych projektów. Jak wiecie, albo nie, w maju wydałam e-booka. Jest to e-book z przepisami, to był mój taki pierwszy niezależny projekt zawodowy, mój pierwszy produkt i przerosło to moje wszelkie oczekiwania, to była niesamowita przygoda i też bardzo dziękuję wszystkim osobom, które go kupiły i które gotują z niego cudowne potrawy. Też Was odsyłam do filmu, w którym mówię o e-booku, ale też dla osób, które po raz pierwszy o tym słyszą, oczywiście zostawiam Wam link. Można go kupić na stronie VMaga, bo jest on moim patronem medialnym i też dystrybutorem tego produktu. Tam znajdziecie cudowne, sprawdzone przeze mnie przez lata, moje ukochane, zdrowe, szybkie, proste i przepyszne roślinne przepisy. Także to tyle, jeżeli chodzi tutaj o self-promo projektowe. Obecnie pracuję nad kolejną rzeczą i wydaje mi się, że kiedy to oglądacie, to już jest tak tuż, już praktycznie wszystko mam. I stwierdziłam, że nie będę czekać do ostatniej chwili, nie zrobię tak jak w przypadku e-booka, tylko powiem Wam o tym już teraz, bo naprawdę nie mogę się doczekać. Razem z moją przyjaciółką Małgosią, którą możecie kojarzyć z jednego z podcastów, Małgosia jest psychoterapeutką, od wielu, wielu miesięcy pracujemy nad czymś wyjątkowym dla Was. Więcej dowiecie się już niedługo, dowiecie się też w podcaście i w dodatkowym filmie. Myślę, że sporo będzie o tym informacji, ale jest to mój pierwszy produkt fizyczny. Jest to codziennik, jest to wspaniały notes, wspaniały produkt, który ma służyć pracy nad sobą i lepszemu poznaniu siebie. Jest to taka sesja psychoterapeutyczna w jednym notatniku, który jest zaplanowany na cały rok, czyli to jest taki cały rok Waszej pracy nad byciem jeszcze szczęśliwszą osobą. Jest to takie nasze wspaniałe dziecko. Oczywiście Małgosia tutaj włożyła całą swoją wiedzę i serce w tę część merytoryczną. Ja natomiast zrobię wszystko, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym wspaniałym narzędziu, bo tyle się teraz mówi o zdrowiu psychicznym, o jakimś tam samorozwoju, ale też o takiej większej autorefleksji, o poznaniu siebie i mam wrażenie, że nadal brakuje takiego wspaniałego, profesjonalnego, a jednocześnie bardzo osobistego narzędzia dla tych osób, które, nie wiem, nie mogą zapisać się na terapię czy jechać na jakieś warsztaty. Zresztą ja Wam często pokazuję, że dużo notuję, zapisuję, robię pisanie intuicyjne, mam też różne takie swoje 5-minute journal i teraz do tego wszystkiego dochodzi codziennik, także jestem przeszczęśliwa. Mam nadzieję, że nie kłamię mówiąc, że już w moje urodziny 14 sierpnia będzie premiera, także koniecznie śledźcie ten kanał, śledźcie mnie na Instagramie, bo
Jejku, jestem naprawdę mega, mega podekscytowana. Sprzedaż ruszy na mojej stronie internetowej karolinasomańska.com. To już powinna być zakładka sklep i z tego co wiem, będziemy miały limitowaną ilość na początek, ale tak jak mówię, teraz już dopinamy ostatnie szczególiki, bo dla mnie ta strona taka estetyczna jest też mega ważna, bo ten notatnik, jak wiecie, no ja mam tutaj przy sobie już dwa. To jak to wygląda też jest dla mnie istotne, żeby otaczać się rzeczami, które nam estetycznie pasują. I to jest taki projekt, który rzeczywiście mnie teraz pochłania i jestem maksymalnie podekscytowana. Jeśli chodzi o kwestie filmów, to będą one nadal pojawiały się w piątki o 16:00 i następujące formaty sobie zaplanowałam, ale teraz chcę jakby zacząć część filmów, w której mamy dialog. Chcę z wami porozmawiać. Filmy są dla was. Oczywiście dzielę się tym, czym chcę, ale chcę, żeby to spełniało wasze oczekiwania. Więc na pewno będzie bardzo dużo filmów z podróży. I chciałabym wiedzieć od was, jakiego rodzaju vlogi podróżnicze lubicie najbardziej, o czym najbardziej lubicie słuchać, czy o jedzeniu, czy o zabytkach, czy, nie wiem, oglądać jakieś tam moje outfity, czy więcej pogadanek, czy to było bardziej takie profesjonalne, widoczkowe, czy bardziej z ręki nieformalne. Bardzo jestem ciekawa, co wy lubicie, także koniecznie mi napiszcie w komentarzach. Kolejny format to jest Vegan Food Guide, to jest po prostu seria, która się mega fajnie przyjęła i bardzo wam się podoba, także mogę wam zdradzić, że w najbliższym czasie wjeżdża Poznań, wjeżdża Berlin i będzie Warszawa, ale podzielona na kilka części, bo Warszawa to jest naprawdę wegańska mekka i jest ogromna. Kolejne destynacje jeszcze są pod znakiem zapytania, bo zobaczymy, co się ze mną stanie. Natomiast też kolejna rzecz, która mnie ciekawi, czy chcecie, żeby pojawiały się foodbooki? Sporo osób tęskni za przepisami i teraz jest pytanie, czy to mają być foodbooki, gdzie ja siedzę, opowiadam o przepisach i pokazuję się, jak je zrobić. W sensie pokazuję ja, albo to są przebitki. Czy macie ochotę na takie nieformalne food vlogi, gdzie po prostu chodzę z kamerą przez cały dzień i na spontanie widzicie, co ja tam sobie jadłam. Także też koniecznie dajcie mi znać, aczkolwiek czuję, że znam już na to odpowiedź. Ale podyskutujmy sobie w komentarzach. Co jeszcze? Kwestia ulubieńców. Ja teraz napisałam, znaczy zmieniłam nazwę na inspirację miesiąca, bo wydaje mi się, że jakoś ta nazwa ulubieńcy już się tak przejadła, ale jestem w ogóle ciekawa, czy ten format wam się nadal podoba. To jest mega stary rodzaj filmu, który już jest od tysięcy lat. Oczywiście tutaj wyolbrzymiam, ale ciekawi mnie, czy wy nadal lubicie te serie, bo ja bardzo lubię się dzielić z wami różnymi inspiracjami, ale może już to się wam znudziło, chcecie jakiś inny pomysł, inny sposób, żeby to przekazać, koniecznie też mi o tym napiszcie. Kolejna kwestia to są podcasty. Podcasty to jest moje dziecko, to jest coś, co ja po prostu uwielbiam. Podcasty ukazują się teraz o 7:00 w poniedziałki, bo stwierdziłam, że jeżeli chodzicie do pracy, to fajnie jest obudzić się rano, zacząć nowy tydzień z nowym podcastem. I teraz kolejne pytanie dla was. Kogo chcielibyście zobaczyć jako gościa lub jakie tematy są dla was najciekawsze? Także ja zbieram informacje od was i też was w ogóle odsyłam na mojego Instagrama Karolina Somańska Podcast. Tam jest też trochę więcej szczegółów z tej dziedziny, no ale w ogóle mój Instagram też jest dobrym informatorem, naprawdę. Ale te tematy, które was interesują najbardziej, są dla mnie super istotne. I co jeszcze miałam dzisiaj powiedzieć w tym filmie? Wiecie, co robię projektowo, wiecie, jakie będą pojawiały się formaty jako filmy, podcast jak najbardziej jest na tapecie. A, jeszcze ważna rzecz a propos podcastu. Słyszycie to? Mam nadzieję, że ten pan już nie będzie dalej borował. A propos podcastu, jeszcze jedna ważna rzecz, to czy chcielibyście, aby weszła też wersja wideo, czyli żebyśmy nagrywały rozmowy z kamerą, także to jest istotne. No i teraz a propos update'u, to chcę wam powiedzieć, co u mnie tak konkretnie, bo powiedziałam, że będzie dużo podróży. Generalnie chciałabym, żeby moje życie było po prostu niekończącą się podróżą i żebym jak najwięcej miejsc mogła wam pokazywać. Także jeżeli chodzi o plan, to teraz kiedy to oglądacie, to już chyba kończy się mój wyjazd do Berlina, bo plan na koniec lipca, sierpień i kolejne miesiące jest taki, że jadę do Mediolanu z moją przyjaciółką Julką, potem siedzę u niej tydzień w Zurychu. Jadę na kilka dni do Berlina, żeby nagrać właśnie przewodnik po Berlinie. Wracam na kilka dni, następnie jadę na tydzień do Turcji z rodzinką na moje urodziny. Potem mam miesiąc pobytu w Polsce, gdzie planuję właśnie Warszawę mocno nagrać, kilka części, Poznań. I mniej więcej to będzie tak do początku drugiej połowy września i potem szykuje się coś ekstra i po prostu mój poziom podekscytowania sięga zenitu. Słuchajcie, jadę
na niesamowity, genialny wyjazd. Lecę na Seszele. Lecę na Seszele, po prostu destynacja marzeń. Jest to kraj położony u wschodniego wybrzeża Afryki, na wschód od Madagaskaru i lecę tam na wolontariat z organizacją GBI. Jest to program, który nazywa się Island Conservation Expedition, który jest otwarty dla młodych ludzi, którzy chcą zrobić coś dobrego dla świata. Wszystkie programy GBI w ogóle spełniają te cele zrównoważonego rozwoju nałożone przez ONZ albo zasugerowane przez ONZ. Współpracują z lokalnymi fundacjami i organizacjami, które te cele realizują, które pomagają lokalnej społeczności, ale i w ogóle w lokalnej florze i faunie. Mają programy na całym świecie i ja wybrałam sobie program Island Conservation Expedition na Seszelach. Lecę tam na 2 tygodnie i wy lecicie ze mną, bo moim zadaniem jako takiego ambasadora jest pokazanie wam, jak wygląda taki projekt, jak wygląda taki wolontariat. Generalnie będziemy starać się badać i chronić lokalne zwierzęta, ale i przyrodę. Tak jak mówiłam, pracując właśnie z fundacją, z takim jakby kampem, który tam działa na miejscu, będzie nas cała grupa wolontariuszy z całego świata, młodych ludzi, często związanych właśnie z biologią, z takimi też dziedzinami jak wildlife conservation, nie do końca wiem, jak to się nawet mówi po polsku, także ja będę miała ten przywilej, aby być w towarzystwie tych niesamowitych osób zafascynowanych tym światem, a sama będę mogła przeżyć coś w ogóle nie z tej ziemi. Naprawdę oglądałam sobie, jak to wygląda, także nie mogę się doczekać, aż sama tam pojadę i też nie mogę się doczekać, aż pokażę to wam i przetestuję to dla was, bo chyba będę jedną z pierwszych osób z Polski, o ile nie pierwszą, która w ogóle na to pojedzie. W każdym razie oczywiście będę was o wszystkim informować. Jeszcze zrobię dla was taki film z przygotowań, który pojawi się, myślę, we wrześniu. Po zakończeniu tego programu jeszcze zostanę sobie kilka dni na Seszelach, także będę miała tę przyjemność, żeby sobie jeszcze pomieszkać chwilę w raju. Wracam 10 października do Polski i to jest ten moment, od którego na ten moment nie mam żadnych konkretnych planów. Powiem wam tyle. Wiem, że nie chcę zostać w Polsce. Wiem, że albo będę cały czas sobie podróżowała, szukała wrażeń i inspiracji, zbierała różne materiały, albo przeprowadzę się w jakieś nowe miejsce na kilka kolejnych miesięcy. Tak siebie widzę na ten moment. Chciałabym pomieszkać sobie w różnych miejscach, w których jeszcze mnie nie było, bo czuję się trochę jak taki wolny ptak, także cieszę się, że mogłam się tym z wami podzielić. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać przez ten czas, będziecie mi kibicować, że uda mi się kontynuować ten styl życia i dalej dzielić się tym wszystkim z wami tutaj na tej przestrzeni. Także dziękuję wam za oglądanie, czekam na wszystkie wasze odpowiedzi na moje pytania i widzimy się w filmie już za tydzień. Pa!